Witam w drugiej części webinaru na temat bioinformatyczne. Dzisiaj zajmiemy się podstawami konstrukcji baz danych i troszkę pogrzebiemy sobie w bazie danych NCBI. Także zapraszam. Tytułem wstępu, bardzo krótkiego. Czym są bazy danych i w ogóle dlaczego się nimi zajmujemy? Otóż ciągle w niektórych szpitalach pokutuje jeszcze taka bardzo prosta myśl, że jeżeli nie masz baz danych, to nie masz problemu. Jest wprost przeciwnie. Wiemy, jak wygląda informatyzacja w służbie zdrowia, natomiast każdy z nas na pewno zetknął się nieraz z systemami bazodanowymi. I co jest trochę niepokojące, wielu z nas wciąż nie wie, po co są bazy danych i nie odróżnia baz danych od arkuszy kalkulacyjnych. Ale to akurat jest dosyć częste zjawisko, jest bardzo memiczne, także miałam problem, żeby wybrać akurat takie, a nie inne memy, żeby zilustrować to zjawisko. Otóż czym są arkusze kalkulacyjne? Chyba każdy z nas wie. To jest tabela, w którą możemy sobie wpisywać różne rzeczy i liczyć różne cyfry. Możemy też sobie filtrować trochę te dane odpowiednimi kliknięciami, otrzymując zawężoną tabelę tylko do wyników pewnych, które nas interesują. Natomiast z arkuszami kalkulacyjnymi jest pewien problem. Bo możemy operować na danych tylko tych, które są wpisane w dany arkusz kalkulacyjny. Jeżeli mamy dwa arkusze kalkulacyjne, no to są pewne programy, które pozwolą nam je razem scalić, ale wciąż będziemy mogli pracować tylko na jednym arkuszu i każdy z osobnych arkuszy, czy też nawet z osobnych plików, to jest taka osobna wyspa, która w żaden sposób nie ma żadnych interakcji z sąsiadami. A więc jeżeli mamy sobie jakieś dane pacjenckie różnego typu, tak, tu mamy morfologię, jakieś dane kliniczne podstawowe i dane identyfikacyjne pacjenta, to dopóki nie mamy ich zestawionych razem w jakimś arkuszu, to nie możemy z nich korzystać w powiązaniu ze sobą. To po jakieś takie nie sprawia problemów, dopóki mamy jedną taką tabelę. Natomiast możemy sobie wyobrazić, że oddział używa jednego arkusza kalkulacyjnego, poradnia używa drugiego arkusza kalkulacyjnego w swojej codziennej pracy. My używamy osobnego arkusza do badań rytm PCR, osobnego do jakiejś analizy wariantów i w pewnym momencie zaczynamy się w tym wszystkim gubić. Ponadto, jeżeli mamy dane z błędem, i chcemy ją poprawić, to nagle okazuje się, że żeby tą daną skorygować, musimy w każdy arkusz przeszukać, w którym mamy taką daną i skorygować ją musimy na przykład kilkanaście razy odrębnie dla każdego arkusza kalkulacyjnego. Także te dane są właśnie ze sobą zupełnie niepowiązane. Natomiast w przypadku baz danych, które można sobie wyobrazić jako wielowymiarowy arkusz kalkulacyjny albo wiele arkuszy powiązanych ze sobą pewnymi zależnościami. Takiego problemu nie mamy. Jedyne, co zmieniłam w konstrukcji tych trzech tabelek, które widzieliście poprzednio, to dodałam taki liczebnik porządkowy. Pierwsza tabela będzie naszą taką tabelą główną i ma ona numerację rekordów 1, 2, 3 itd., itd. Natomiast w kolejnych tabelach odnosimy się do tej tabeli numer 1 i do tego konkretnego liczebnika porządkowego. Także w każdej z tych tabelek jednemu wierszowi przypisujemy konkretny jakby odnośnik do tabeli pierwszej. I to daje nam tyle, że teraz wystarczy, że zmienimy coś w tej tabeli pierwszej i dane z kolejnych tabel będą się już odnosiły do tej zmienionej tabeli. Jeżeli oczywiście mamy jakiś program, który jest w stanie nam te tabele powiązać. Takim programem, a raczej takim systemem bazodanowym dosyć prostym jest MySQL, innym jest Access.
Tych systemów jest w tej chwili wiele i nie wszystkie są tak proste w swojej architekturze. Także to jest bardzo wygodne, bo jesteśmy w stanie operować danymi z wielu różnych tab, jesteśmy w stanie je edytować i zestawiać w dowolnych konfiguracjach bez potrzeby każdorazowego jakichś dużych ingerencji w tą tabelę czy tworzenia nowej na przykład. Poza tym możemy wielu użytkownikom udostępnić takie dane. Mogą oni sobie tworzyć zupełnie inne zestawienia niż my sobie je tworzymy. Mogą też mieć inne role, inne dostępy do tych danych. Zresztą no, wielu z nas wie o tym, tak? Jak to się dzieje, no bo praktycznie każdy z nas na jakimś etapie swojej pracy zawodowej korzystał z tak zwanych LIMS-ów czy też LIS-ów, czyli systemów do właśnie zarządzania danymi takich bazodanowych laboratoryjnych. Natomiast jeżeli trudno jest intuicyjnie niektórym zrozumieć, czym są takie powiązania, czy też relacje, jak to się mówi w bazach danych, to chyba jedynym takim przykładem dobrym z naszej działki jest cytometria przepływowa, bo jeżeli wyznakowujemy komórki wieloma różnymi fluorochromami, w tej chwili 8, 12, to uzyskujemy przestrzeń wielowymiarową, bo każde z tych fluorochromów jesteśmy w stanie zestawić parami jakby dla każdej z komórek, którą sobie wyznakowaliśmy. W związku z tym jesteśmy w stanie stworzyć taką właśnie macierz wielowymiarową i te wymiary są w relacjach pewnych ze sobą, tak? Bo każda komórka jakby znajduje się w pewnym miejscu w tej przestrzeni wielowymiarowej i tylko w tym miejscu, tak? I zmiana jakichś parametrów filtrowania bramkowania w cytometrii pociąga jednocześnie ze sobą zmiany w obrazie tych naszych komórek. Także możemy sobie też jakoś próbować zwizualizować właśnie taką bazę danych jako taką właśnie wielowymiarową przestrzeń. Co siada wektor w cytometrii przepływowej. Okej. A co to znaczy odpytywać bazę danych? To będzie takie słowo klucz za chwileczkę, kiedy przejdziemy do NCBI-a. Tworzenie zapytań jest w tej chwili jedną z podstawowych funkcji przeglądarek internetowych, z których my w zasadzie korzystamy bardzo na ludzkim poziomie. Zadajemy pytania często w formie gramatycznej, tak całozdaniowej. Natomiast wyszukiwarki są tak przeszkolone, że wykorzystują tak naprawdę tylko kluczowe słowa z tych naszych zapytań, jeżeli używamy polskiej gramatyki na przykład. Czyli zamiast zapytać, jakie są atrakcje do zwiedzenia w Rzeszowie, no to po prostu wpisujemy Rzeszów atrakcje i uzyskujemy dokładnie ten sam, a nawet lepszy wynik. Natomiast mało kto wie, że przeglądarki internetowe, nawet te największe, mają bardzo rozbudowany słownik wyszukiwania i można sobie konstruować zapytania dużo bardziej szczegółowe niż to, co zwykle po prostu wpisujemy jako poszczególne słowa do wyszukiwarkę. Tutaj po prawej mam listę tak zwanych operatorów, czyli możemy sobie po prostu wpisując odpowiednie słowo przed naszym hasłem wyszukiwanym, zawęzić się na przykład do określonych formatów danych, czy też do konkretnych adresów internetowych, domen, czy też możemy chcieć wyszukać tylko i wyłącznie jakieś oferty zakupowe. Możemy też chcieć wyszukać określony typ pliku, określony atrybut. Możemy chcieć tylko i wyłącznie się skoncentrować na przykład na stronach w języku polskim i tak dalej. Albo możemy łącznie chcieć wyszukać kilka haseł jednocześnie, tak jak ja tutaj na dole zadałam zapytanie, że chciałabym odwiedzić tylko i wyłącznie strony, które są związane z genetyką albo z bioinformatyką i jeszcze dodatkowo są gdzieś powiązane z hasłem uniwersytet. Tak? Także takie skomplikowane zapytania możemy zadawać do Google'a, więc nie powinniśmy bać się tego, żeby robić to samo w przeglądarkach danych genetycznych, bo no, możemy, a nawet powinniśmy to robić ze względu na to, że dane są skomplikowane i najczęściej
No, jest i takie mrowieże, żeby rzeczywiście wyszukać konkretną informację z chociażby konkretnego organizmu, tak, Homo sapiens, no to musimy znać kilka trików, które nam to ułatwią. Zresztą zaraz pokażę to na przykładzie. Ok, o formatach danych wspomniałam tak dosyć hasłowo w poprzednim webinarium. Teraz chciałabym Wam pokazać dwa formaty danych, którymi będziemy się rutynowo posługiwać w właśnie przeglądając NCBI, przeglądając bazy danych genetyczne. Z formatami danych jest tak, że gdyby nie było standaryzacji, gdyby nie było właśnie takich specyficznych różnych konstrukcji właśnie w tekstowych w tych danych, no to zgubilibyśmy się bardzo szybko. Tak jak w przypadku różnych formatów, czy to właśnie graficznych, czy to dźwiękowych. Przez moment było ich kilkadziesiąt, no i przestało to być wygodne po prostu dla użytkowników. I tak trochę jakby samodzielnie, czy też trochę tak jak w ewolucji, część tych formatów po prostu wymarła, a inne, które były popularne i wygodne na przykład dla informatyków, dla programistów przetrwały i w tej chwili się rozwijają i też coraz bardziej monopolizują się. Także formaty genetyczne były wymyślane no, w zasadzie od połowy poprzedniego wieku. Jak tylko pojawiły się pierwsze odczyty sekwencji genetycznych, no to już właśnie National Institute of Health, tam specjaliści w NCBI zaczęli myśleć, jak te dane kategoryzować. No i wymyślili format, który jest wspaniały w swojej prostocie. Format, który nazywa się FASTA. Jest to ciąg znaków odpowiadających sekwencji, czy to nukleotydowej, czy JCTG, czy też aminokwasowej, tak? Czyli jednoliterowe kody aminokwasów. I do tego, zanim napiszemy sekwencję, wyżej o jedną linię piszemy nagłówek, czyli taki znak większości. I zanim dowolny ciąg znaków, tak, możemy sobie wpisać kawałek ody do radości, nikt nam nie zabroni. I tak wszystkie systemy do przeszukiwania sekwencji zaakceptują taką sekwencję, byle tylko potem był Enter, czyli znak biały. Po Enterze wszystko, co jest poniżej, jest traktowane jako sekwencja. I taki format trzeba zachować, żeby móc dane wrzucić do większości jakichś programów operujących na sekwencjach, z jakich będziemy korzystać. Także powinniśmy sobie po prostu to przyswoić. Możemy sobie bardzo prosto zrobić taki rekord własny, tak? Wpisujemy dowolny ciąg ACTG, no i wcześniej piszemy Enter, a na górze znak większości i jakiś nasz nagłówek. Tutaj akurat jest jedyna trochę ciekawostka sekwencja białkowa Tyrannosaurusa. Opublikowana. I mamy też drugi format, który jest komplementarny jakby, lub jest też rozwinięciem tego formatu FASTA. To jest format, który został wymyślony właśnie w NCBI-u. Wcześniej baza, którą my będziemy przeglądać dzisiaj, nazywała się GenBank po prostu. Natomiast ponieważ zostały tam deponowane nie tylko geny, ale też szereg informacji towarzyszących genom, szereg sekwencji niegenowych, no to trochę zmieniono koncepcję tej bazy i zmieniła ona też nazwę, rozrosła się. Jest teraz szereg baz sekwencji nukleotydowych, aminokwasowych, ale pod egidą jakby tego jednego formatu, który ciągle jest tak nazywany GenBankiem, czyli format GB. I w tym formacie mamy już nie jedną informację, wyłącznie sekwencję aminokwasową czy też nukleotydową z jakimś tytułem, ale mamy szereg parametrów, które są definiowane takim tak zwanym headerem, nagłówkiem po lewej stronie pisanych dużymi literami. Czyli mamy locus, kolagen typu pierwszego u Tyrannosaurus rexa, ile ma aminokwasów, że jest to cząsteczka liniowa, kiedy była zdeponowana, tak, w bazie danych i jakie VRT to chyba jest virtual, czyli w jaki sposób wygenerowana została sekwencja. Dalej mamy definicję, czyli nazwa genu, numer akcesyjny, to jest bardzo
ważne dla wszelkich baz danych. Każda z nich ma jakieś swoiste numery akcesyjne właśnie. I wersjonowanie, czyli numer wersji, ponieważ te rekordy często są update'owane, więc musi też być wersjonowanie wszystkich tych rekordów baza danych. Baza danych ta, z której czerpie informacje GenBank, bo czasami pierwotną bazą danych nie jest GenBank, tylko gdzieś indziej została ta sekwencja zdeponowana jako i tam jest główne miejsce jej rezydencji. Mamy słowa kluczowe, które są związane z tym konkretnym organizmem i z tym konkretnym białkiem i z tym konkretnym rekordem. Mamy też numery akcesyjne ontologiczne, czyli porządkujące procesy biologiczne związane z właśnie tym konkretnym rekordem. Też o tym wspominałam w poprzednim webinarium. Mamy organizm, z którego pochodzi dana sekwencja, mamy też źródła literaturowe i tak dalej, i tak dalej. Tych kolejnych nagłówków jest bardzo, bardzo dużo. Na końcu mamy już konkretnie sekwencję i jakby to finalizuje cały ten format baz danych. Zresztą zaraz sobie go też obejrzymy na żywo. Jest to format w tej chwili wykorzystywany też przez wiele, wiele programów bioinformatycznych, które albo sobie spłycają go po prostu do formatu FASTA, wrzucając większość informacji zbędnych w nagłówek i po prostu zostawiając sobie sekwencję nukleotydową albo aminokwasową, albo też umożliwiają pewną adnotację, czyli część z tych informacji, które są dostępne w formacie GenBank, one sobie konwertują na jakieś tam nakładki graficzne na przykład, pokazują nam eksony, tak żeby nam się łatwiej na przykład interpretowało pewne zjawiska biologiczne, tak? Pokazują nam jakieś miejsca restrykcyjne, splicingowe, co akurat sobie w danym programie odklikniemy i co tylko było gdzieś tam właśnie w GenBanku w formie takiej właśnie tabelarycznej, alfanumerycznej wpisane. Także bywa to wygodne i czasami nie musimy się właśnie męczyć szukając chociażby eksonów sobie w gołej sekwencji albo miejsca na przykład starty translacji w takiej gołej sekwencji, tylko możemy wrzucić format GenBank i wtedy jesteśmy w stanie po prostu znaleźć to w tych wszystkich różnych nakładkach graficznych, które programy oferują. No dobrze, no i myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść do CBI-a i spróbować swoich sił w tworzeniu zapytań. Mamy tutaj adres, natomiast jeżeli wiemy, że chcemy uzyskać adres po prostu jakiejś domeny, strony internetowej, no to po prostu wpisujemy tego w Google, tak? Czyli wpisujemy NCBI, Google i pierwszy rekord nam się pojawi, no to będzie to rekord do właśnie przez przekierowanie do NCBI-a. Tak? Nie uczymy się tego na pamięć, broń Boże. Także przechodzimy teraz do przeglądarki. Ile ją znajdę? Dobra, muszę skończyć prezentację. Jesteśmy w NCBI i możemy sobie na początek zaznajomić się z samym interfejsem tego ogromnego portalu. Mamy taką tutaj rozwijaną listę, w której znajdują się wszystkie bazy danych i funkcje oferowane przez NCBI. Dla nas z punktu widzenia diagnosta i genetyka będzie nam potrzebny na pewno ClinVar na którymś kolejnym etapie. Będziemy potrzebować bazy GIN, zaraz z niej skorzystamy. Jest także baza GINą, która jest trochę podobna do bazy GIN, tylko zdeponowane są tam całe sekwencje genomowe, a nie informacje o genach. Mamy bazę Nucleotide, która jest podrzędną bazą bazy GIN. Mamy bazę OMIM, która dotyczy chorób, czy tam chorób cech dziedziczonych w sposób mendlowski. Mamy PMC oraz PubMed. To są dwie bazy literaturowe. I mamy w końcu bazę SNP, która też jest bazą bardzo przydatną, jeżeli szukamy polimorfizmu pojedynczego nukleotydu. I to by było chyba na tyle. Możemy sobie jeszcze wybrać taksonomię, żeby sprawdzić, jeżeli potrzebujemy jakiegoś konkretnego organizmu
dotyczące informacje, także żeby sobie móc jakiś konkretny takson zdefiniować, jeżeli potrzebujemy na przykład sekwencji z jakiegoś rodzaju abstrakcyjnego drożdży, czy nie wiem, czy bakterii na przykład, to możemy sobie sprawdzić, jaki klat powyżej jest tego naszego rodzaju i po prostu na przykład rozszerzyć poszukiwania w jakichś rodzin genowych na przykład. No dobrze, ale wracamy do genetyki człowieka. To, co mamy tutaj dalej, no to jest klasyczne okienko zapytania. Więc co, no, myślę, że sobie znajdziemy ten kolagen. Nie wiem, czy tyranozaurus się tak pisze. Jak nie, to poszukamy gdzie indziej. I zobaczymy. W tej chwili nie wybrałam żadnej bazy danych. Szukam po prostu wszędzie w całym internecie, znaczy w całym PubMedzie, i za dużo nie znajduję. Znalazłam jedną publikację tylko w PubMed Central, słuchajcie, na ten temat. Więc chyba coś źle napisałam. Tak? Okej, ale mamy tutaj jakieś kości dinozaurów. Oj, podpowiada nam właśnie, że chyba źle coś napisałam, bo kolagen pisze się przez 2L. No pewnie, że tak. Piszemy sobie przez 2 i wybieramy sobie znowu All Databases i zobaczymy, co się teraz stanie. Trochę lepiej. Mamy 126 publikacji na temat kolagenów i tyranozaura, z czego 10 dodatkowo jeszcze w bazie PubMed. I mamy jakieś rekordy w bazie białkowej i w bazie grup białek. Szczerze powiedziawszy, nawet nie wiem, co to jest za baza. Tak? Więc spróbujmy sobie kliknąć na bazę białek. I wyskakują nam, uwaga, aż 3 zdeponowane sekwencje kolagenu, z czego jedna ma 1057 aminokwasów, druga jest krótsza, ma 570, a trzecia ma 10. Wybierzmy sobie tą największą. Okej. No i otrzymujemy format GenBank. To jest ten domyślny format w NCBI-u. I on wygląda praktycznie tak samo, jak pokazałam Wam tam poprzednio na slajdzie. Możemy sobie tylko przeskrolować do końca. Tu jest dosyć dużo odnośników literaturowych. Natomiast na końcu, o właśnie, to najbardziej interesujące i tego nie złapałam na slajdzie, jest ta końcówka, czyli jest sekwencja genu z podziałem na konkretne jego fragmenty. Czyli mamy zanotowane, gdzie znajduje się sekwencja genowa, tak? I co jest transkrybowane i translatowane do sekwencji białkowej. I możemy, są też często zmapowane różne właśnie ważne dla tego białka regiony, tak? Jest na przykład tutaj region, który pyrrolidyn carbolic acid. Szczerze powiedziawszy, nie za bardzo wiem, o co chodzi. Tutaj mamy unsure. Ktoś nie jest pewny, bo sekwencja antyczna nie jest, ekstrahowana z kości nie jest chyba zbyt dobrym materiałem, więc jest taka adnotacja. Tutaj mamy jakąś kolejną modyfikację, o, posttranslacyjną, tak? Alyzinę. Dalej mamy kolejną modyfikację, tak? Fosfoseryna. Więc takie rzeczy są po prostu jako wskazywane jest miejsce w tej sekwencji, gdzie są na przykład właśnie alternatywne, czy modyfikowane aminokwasy. Dalej są konkretne regiony regulatorowe czasami. Czasami są domeny białkowe, tak jak tutaj w tej przypadku. Te wszystkie informacje są sobie tak po prostu cięgiem wypisane od najmniejszej do najwyższej pozycji. Licząc od N końca do C końca białka, i tak samo od 5 prim do 3 prim w przypadku genów. Dość dużo tego jest. I na samym końcu, na samym samiutkim końcu jest ta sekwencja, o której mówiłam, tak? O, proszę bardzo. Origin. I pod spodem jest dziesiątkami, tak? Wypisana sekwencja. Także tak to wygląda. To jest rekord białkowy. To, co zwraca uwagę i co też jest charakterystyczne dla baz danych, jest to, że agregują one informacje z innych baz danych albo pozwalają na
szybkie przeniesienie się też do innych rekordów albo innych baz danych. I to, co możemy zrobić? Możemy się przenieść do bazy organizmów, czyli do tej bazy taksonomicznej, o której wcześniej wspominałam. Możemy też na przykład wejść sobie do bazy literaturowej, do tej publikacji, w której opisują tą sekwencję tego tyranozaura. Tutaj, jeżeli mamy już te fragmenty sekwencji konkretne, wyszczególnione, to możemy sobie też kliknąć na te poszczególne linki i otrzymamy tylko i wyłącznie fragment, którego dotyczy dana uwaga, właśnie taka tutaj. Nie? Także jest tego, o, na przykład tutaj jest jakaś 1000, przepraszam, 1018, o, i wskazuje nam 1018 aminokwas. To jest bardzo wygodne. To się w sumie pojawiło dosyć niedawno, ale jest interesującą funkcją. W przypadku genów mamy też eksony konkretne zmapowane, więc też możemy sobie tak kliknąć i od razu dostaniemy podświetlony ekson, który nas interesuje. Co więcej, z formatu GenBank możemy przejść bezpośrednio do formatu FASTA jednym kliknięciem i otrzymujemy tylko właśnie format FASTA. Więc możemy taki już rekord bezpośrednio przykleić na przykład do narzędzia, które nam projektuje primery, czy też do narzędzia, które nam symuluje strukturę trzeciorzędową albo drugorzędową białka. Także jest to naprawdę dobrze przemyślane. Możemy też sobie wejść w format graficzny. Najczęściej to są po prostu przeglądarki genomowe, które nam pokazują strukturę genu, albo baza. Tutaj akurat nie wiem, jestem na bakier z białkami, jak wygląda graficzny układ w białkach, ale no, nie bójmy się, po prostu możemy sobie to obejrzeć. O, wygląda to w ten sposób. Więc mamy strukturę genu, strukturę białka. To jest tyranozaur, to jest dosyć nieszczęśliwy wybór, bo tutaj za dużo się na ten temat nie dowiemy, bo sekwencji genowej w ogóle dla tego rekordu nie ma. No ale przełknę to niepowodzenie. Spróbujmy sobie znaleźć coś może bardziej interesującego. No proszę, TP53. Wybrałam bazę GEN, bo zwykle w przypadku tego genu interesuje nas sekwencja kodująca, prawda? I spróbujmy sobie teraz coś więcej o tym genie, jako o całości, jako o jednostce funkcjonalnej się dowiedzieć. Mamy bazę GEN, od razu pierwszy rekord zwykle dotyczy człowieka, jeżeli tylko ten gen jest reprezentowany w genomie ludzkim. Także to też jest dosyć wygodne z punktu widzenia genetyka, ale zaraz spróbujemy sobie znaleźć coś innego dotyczące tego typu genotypu 53, żeby nie było tak nudno, że wszystko jest u człowieka. Okej, okay, i w przypadku bazy GEN mamy troszeczkę inny układ, troszkę bardziej rozbudowany, bo mamy podsumowanie wszystkiego, co wiadomo o tym genie, więc nie tylko sekwencja białkowa, ale też sekwencja genu, struktura genu, organizmy, u których jest opisany dany gen, synonimy, jeśli chodzi o nazwy tego genu, pod jakimi występuje. Możemy sobie kliknąć do najróżniejszych sekwencji, możemy do przeglądarek genomowych sobie też od razu przejść. Jest tutaj bardzo, bardzo dużo informacji. Mamy taki bardzo skrócony opis graficzny, w jakiej orientacji ten gen leży, na jakim chromosomie. Tutaj trzeba po prostu dosyć sporo posiedzieć, żeby wszystkie te informacje być w stanie ogarnąć. Dalej mamy też izoformy na przykład, tak? Alternatywny splicing tego genu. Opisane izoformy, które są dostępne poniżej. Jak klikniemy sobie na którąś z tych izoform, to zaraz nas prawdopodobnie zabierze do sekwencji tej konkretnej izoformy. Lub też nie. Mamy na przykład, to też jest dosyć spora nowość z tego, co wiem, bo ten format zmienia się bardzo często. Dodane są nowe różne usprawnienia. No i tutaj mamy na przykład RNA-seq i informacje, które zostały pozyskane właśnie z RNA-seq dotyczące tej sekwencji. Okej, okay, fajnie. Mamy SNPy. Mamy ekspresję w różnych tkankach człowieka, tak, z eksperymentów RNA.
ale także często z ekspresji na przykład na mikromacierzach, tak? Także tych informacji jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Mamy PubMed, czyli najbardziej topowe publikacje, ale widzimy, że publikacji dotyczących tego genu jest 11 002 w tej chwili w samym PubMedzie. No i możemy sobie od razu cyk przejść jednym kliknięciem też do bazy PubMed, żeby sobie te wszystkie publikacje poeksplorować. Nie będę się jakoś tam specjalnie dużo nad tym rozwodzić. Mamy opisy przy pomocy właśnie ontologii, o której też mówiłam ostatnio, opisane jednostki chorobowe, z którymi ten gen jest jakoś powiązany i tak dalej, i tak dalej. O, odpowiedź na raki bodajże wariantyk możemy sobie od razu do kliwaru skoczyć, żeby obejrzeć w tym genie. Mamy interakcje między białkami, więc możemy sobie też w tą stronę ten gen prześwietlić. Mamy ścieżki, także oczywiście przy pomocy ornitologii opisane, w których ścieżki sygnałowe, w których uczestniczy ten gen, ścieżki metaboliczne. Dobra, już nie przynudzam do końca. I mamy, to chyba jest takie clue, mamy powiązanie z sekwencjami RNA, tak, cDNA w zasadzie, i z sekwencjami białkowymi dla każdej izoformy, która została w takiej bazie zdeponowanej. Co jest jeszcze bardzo ważne, mamy sekwencję genomową i mamy powiązanie, jeżeli tylko istnieje rekord w bazie Locus Reference Genomic, która jest takim złotym standardem, jeśli chodzi o opisywanie wariantów genetycznych u człowieka. Możemy sobie od razu kliknąć ten rekord i poprowadzi nas do, czy chcemy otwierać tutaj, poprowadzi nas do bazy Locus Reference Genomic, gdzie możemy sobie, gdzie mamy tą najbardziej taką standardową, wystandaryzowaną sekwencję, do której powinniśmy porównywać nasze warianty na przykład. Także jest tutaj bardzo dużo informacji. Nie muszę Was chyba przekonywać, bo ciągle scrolluję i ciągle jeszcze coś tu jest. Dobra. Jako że chciałam Wam pokazać nie tylko bazy same, bo to jest nudne, chcę Wam też pokazać, jak konstruować zaawansowane zapytanie. No bo co z tego, że ja chcę czegoś się dowiedzieć o genie TP53, jak ja chciałabym to, żeby to zrobić u szympansa na przykład, tak? Albo chciałabym uzyskać informacje tylko, które pojawiły się o tym genie w literaturze w roku 2015, bo na przykład szukam konkretnej publikacji, a nie pamiętam autora. Więc wchodzimy w zakładkę Advanced i tu mamy możliwość konstruowania zapytań, czyli piszemy sobie coś, piszemy sobie, że chcemy TP53. I po lewej stronie możemy zdefiniować, do jakiej kategorii należy słowo, które właśnie napisaliśmy. Więc ja twierdzę, że TP53 to jest gin. Czyli tu mamy gdzieś gin. I to jest gin protein name, tak myślę. Ok, i chciałabym wiedzieć coś na temat tego białka u szympansa. Pan? Tak. I pan to jest organizm. Więc sobie wpisuję, że chcę, żeby to było u organizmu, który jest szympansem. Nie wiem, jak, nie pamiętam, jaki jest bonobo. Chyba troglodyt jest zwykły. No dobra, nieważne. I chciałabym, żeby to było TP53 albo u szympansa, albo u orangutan. Może makak. Się pisze makak. Orangutan. Dobra. Zobaczymy. Tutaj mamy też indeks list. Jeżeli nie możemy sobie czegoś przypomnieć, no to możemy sobie też, o właśnie, możemy sobie też podejrzeć, co występuje w ogóle w słowniku, ontologia znowu, w tej konkretnej bazie danych albo w całym NCBI-u. To też jest organizm, więc od razu sobie wpiszę, że to ma być szympans albo orangutan. Nie? Dobra. Mamy orangutana, nawet dobrze napisałam, fajnie. O, możemy nawet poszukać wśród wirusów orangutana. Myślę, że to nie jest dobry pomysł. Chowamy. No i piszemy search. Powinien nam znaleźć. Możemy sobie jeszcze zdefiniować bazę danych, ale nie róbmy tego. Dobra. I search.
Co my tu mamy? Proszę, mamy GNTP-53 u szympansa. Pan zrobił test. Dobrze, nawet pamiętam. Potem pojawiają się inne geny powiązane. Nie do końca już to, co nam chodziło. Tutaj mamy orangutana, ale ND4 jakiś. Spróbujemy w takim razie z tym TP53 u szympansa. No i mamy z grubsza to samo, co u człowieka, tylko oczywiście ilość informacji jest zdecydowanie mniejsza, bo raczej onkogenezą u szympansów tak bardzo się nie interesujemy jak u ludzi. Tak naprawdę to by było na tyle, jeśli chodzi o ten temat, bo konstrukcja SIG jest w miarę podobna, a możemy sobie jeszcze co najwyżej publikację jakąś znaleźć. Weźmy sobie PubMed. I z próżności poszukam siebie. Ale chciałabym, żeby to nie były wszystkie moje publikacje, tylko chciałabym być autorem. Tak? I dodajmy sobie and. I nie tylko autor, ale może jeszcze rok. Jest tu jakiś year może? Nie ma, ale jest date. Szczerze, date publication. Dobra, musimy sobie podać rok. Czyli może weźmy sobie 2015 na 2018. I teraz poszukajmy, zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. O, proszę bardzo, ale to jest Wojtaszewski. No, znalazł się. I wygląda na to, że nawet w miarę uszanował PubMed kryteria, które sobie zadałam wyszukiwania. O właśnie, także możemy sobie w ten sposób konstruować dowolne zapytania. I tak jak mówiłam w poprzednim webinarze, chodzi o to, żeby po prostu trochę poeksperymentować. I się nie bać, bo tutaj nic nie zepsujecie, to jest przeglądarka internetowa. Także tym finalnym akcentem kończę drugą część naszego webinaru i zapraszam na trzecią. W trzecim będzie się działo, bo będziemy robić blasta i poszukiwanie primerów do naszej sekwencji. Także do następnego.